Lubię śmieci jeść. O, cześć, jesteście już. Teraz w tym odcinku zastanowimy się, jak dodać jakąś muzyczkę do naszej gry. No, ja mam troszeczkę problem z tą muzyką, dlatego że film będzie na YouTubie i nie wiem, czy YouTube nie uzna, że ta muzyka którą tu bym podłożył, że ta muzyka łamałaby prawo autorskie. No Jest to faktycznie muzyka z bajki, co prawda wykorzystać mi ją wolno w celach edukacyjnych, no ale cóż poradzić, tak to już jest, że upublicznianie, upublicznianie tego może niekoniecznie jest legalne. Także wy możecie to użyć, wy możecie to wykorzystać, natomiast no, upublicznianie muzyki, która jest objęta prawem autorskim na YouTubie, może być kłopotem. No, w związku z tym nie będę tej muzyki tutaj odpalał, tylko pokażę, jak ją dodać. No, więc zaczniemy od tego, że nasza gra będzie wzbogacona o muzykę. Czyli teraz muzyka będzie leciała cały czas, więc najlepiej ją umieścić w głowie sceny. Także klikam po prawej: Scena, zdarzenia, kiedy kliknięto flagę. No, i co ma robić? Ma odtwarzać dźwięk. Yy, graj dźwięk, aż się skończy. No, i teraz, ponieważ mam wybrany tutaj dźwięk POP, no to jak to uruchomię? To zagrało jeden raz dźwięk POP. Chciałbym, żeby od nowa za każdym razem kiedy po prostu się to skończy, no to żeby zagrało jeszcze raz. No to zmieniam na zawsze. No i efekt jest taki, jaki jest, dlatego że ta muzyczka jest bardzo krótka i ta muzyczka składa się z dźwięku pop. I teraz co możemy zrobić? Możemy tu nagrać własny dźwięk. No i program prosi o pozwolenie na nagranie z mikrofonu, więc mogę tu również nagrać Nagrać ten dźwięk. No więc na przykład zrobię sobie nagranie. O ile macie mikrofon, to możecie sobie nagrać sami. I mogę sobie nagrać. Lubię śmieci jeść. Lubię śmieci jeść. Ach jak ja lubię, te śmieci jeść. Lubię śmieci jeść. Lubię śmieci jeść. Ach, jak ja lubię te śmieci jeść. No, jeżeli jestem zadowolony z tego nagrania, daję zapisz. No i co? Uruchamiam grę. O, moment, coś nie przestawiłem. O, tu muszę sobie to nagranie wybrać. Lubię śmieci jeść, lubię śmieci jeść. a jak ja lubię te śmieci jeść. Lubię śmieci jeść. No i w ten sposób mam własne nagranie, które no mam nadzieję, że na YouTubie mogę puścić jako własne, ale mówiłem na początku o tym, że mam tu specjalną piosenkę, którą można podłożyć. No więc teraz Idę sobie do dźwięków, i podobnie tak jak tła, tak samo możemy edytować dźwięki. Do no, tego popa usunę. Tu jest to moje nagranie. Mogę sobie je nazwać moje nagranie, ale chcę wczytać dźwięk. Mamy tutaj dźwięki i jest piosenka Oskara. No i ta piosenka Oskara, tak jak mówiłem, będzie grała. W momencie, kiedy uruchomicie, uruchomicie tę grę, czy czym ja tego nie robię, z uwagi na to. a właśnie, jeszcze zanim zacznie grać, to muszę, o, tu przełożyć, że ma grać piosenkę Oscara, a nie to moje nagranie. No i teraz będzie to właśnie grało, czego ja nie będę robił na filmie, bo tak jak mówiłem, jest to piosenka z filmu, jest to piosenka, którą YouTube może uznać za objętą prawem autorskim. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie wrócimy do programowania naszych spadających śmieci. Tym razem będziecie Wy już sobie słuchać tych śmieci w rytm muzyki Oskara, a ja będę sobie słuchał tych śmieci w rytm mojej muzyki, ewentualnie mojego nagrania z mikrofonu, co też jest dosyć ciekawym rozwiązaniem. Do zobaczenia, cześć i pa!